Zmasowane ataki rosyjskiej armii prowadzone na Kijów na razie nie przynoszą skutków. Z kolei Nowa Kachowka, to w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, jest całkowicie pod kontrolą rosyjskich wojsk. Taką informację przekazał mer miasta, dodając, że z budynków zdjęto ukraińskie flagi. Jak podają ukraińskie władze, Rosjanie wdarli się też do Charkowa. W mieście niemal przez całą noc słychać i widać było wystrzały. Będziemy walczyli tak długo, jak to potrzebne, by wyzwolić naszą ojczyznę. Tak mówi i zapewnia po raz kolejny w orędziu do narodu Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy dodał, że dopóki rodzą się ukraińskie dzieci, dopóty Rosja nie wygra wojny. A w Polsce wszędzie widać gesty solidarności i wsparcia. Polacy organizują m.in. transporty oraz zbiórki darów, jedzenia czy odzieży. Warto pomagać, ta pomoc płynie szerokimi strumieniami z Polski. Najnowsze informacje z frontu, z Ukrainy, ode mnie już za godzinę. Trwają walki o lotnisko pod Wasylkowem w Ukrainie. Rosjanie ostrzelali pociskami rakietowymi bazę paliwową, przekazał szef administracji państwowej obwodu kijowskiego Oleksiej Kuleba. Dodał, że bezpośrednie uderzenie przez pocisk w zbiornik z paliwem grozi katastrofą ekologiczną. Robimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić, zapewnił. Z powodu trwających walk strażacy nie mogą też rozpocząć akcji gaśniczej. Zmasowane ataki rosyjskiej armii prowadzone są też w Kijowie. Ukraińskie siły zbrojne informują o atakach ze wszystkich kierunków, dodając, że wróg napotyka na zdecydowany opór. Niestety w tych atakach giną cywile. Sekretarz Kijowskiej Rady Miejskiej Wołodymyr Bondarenko poinformował, że rosyjscy dywersanci zaatakowali rodzinę z trojgiem dzieci. Rodzice i córka nie żyją. Dwoje dzieci jest w szpitalu. I rodziców rozstrzelała rosyjska dywersyjno-zwiadowcza grupa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował dziś rano, że siły okupacyjne, mężczyźni, obywatele Ukrainy, jak państwo wiedzą, muszą zostać, by walczyć za ojczyznę. Kobiety z dziećmi same muszą lub też próbują wyjechać z kraju, między innymi do Polski. Ta droga nie jest łatwa, na granicy czasem trzeba czekać, też zawsze trzeba czekać nawet kilkadziesiąt godzin, czy to samochodem, czy pieszo, czy w pociągu. Na przejściach granicznych czeka na nich jednak pomoc po stronie polskiej, tak jest między innymi w medyce. Na całym świecie odbywają się manifestacje ogromnego sprzeciwu wobec agresji Rosji. Setki ludzi zebrały się m.in. także na Times Square w Nowym Jorku. Kolejne najświeższe doniesienia ode mnie już za godzinę. Do zobaczenia. Ostatnia noc była brutalna. Ostrzeliwano infrastrukturę cywilną, mówi dziś rano prezydent Ukrainy. W najnowszym orędziu do narodu Wołodymyr Zełenski dodał, że siły okupacyjne atakują tereny cywilne, na których nie ma infrastruktury wojskowej. Rosjanie wtargnęli już także do Charkowa, a jak poinformował Ukrinform, rosyjski pocisk uderzył w blok mieszkalny w Buczy, w obwodzie kijowskim w Ukrainie. Jeszcze kilka tygodni temu była w Warszawie na rehabilitacji z niepełnosprawnym synem. Dziś, bojąc się o swoje życie, uciekła z rodziną do schronu, zanim Rosjanie rozpoczęli ostrzał rakietowy. Tetiana Żarowska ukrywa się w jednym ze schronów pod Kijowem. Oto jej relacja. Ukraiński rząd zaapelował też o pomoc do Ilona Muska, a ten spełnił ich prośbę. Chodzi o Starlink, który jest już dostępny w Ukrainie i dostarcza internet za pośrednictwem satelit. Z kolei YouTube i Facebook zablokowały rosyjskim mediom możliwość monetyzacji ich działalności w mediach społecznościowych. Tyle najświeższych informacji ode mnie, więcej w TVN24. Teraz ponownie Ania i Andrzej. Dzień dobry TVN.